Bartek Królik i pan od muzyki. Hurra! Myślałem, że chcesz powiedzieć coś innego niż przekleństwo na H. Ale no nie, Bartek jest bardzo kulturalnym młodzieńcem. No i wreszcie solowa produkcja, chociaż tych produkcji od ciebie, jak cię słuchacze znają, mam nadzieję, że hip-hopowi słuchacze i hip-hopowe głowy kojarzą, kim jest Bartek Królik, no bo jednak to są lata na rynku muzycznym maczania paluchów w wielu produkcjach, również hip-hopowych. Myślę, że... A właśnie, powiedz mi, jaka była pierwsza hip-hopowa produkcja, w jakiej maczałeś swoje palce? No, swoje ręce. Mój drogi, to były nasze wspólne przecież nasze rzeczy. Swoje, specjalnie tak no zapytałem, właśnie, żebyś powiedział. No dobrze, ale wspólne rzeczy, ale taki oficjalny debiut Bartek Królik jako producent, czy też współproducent. Pamiętasz? Wiesz co, pierwszą rzecz, którą nagrałem tak na poważnie, to była pierwsza płyta Sistars po prostu, na której się pojawiliście wy. Tak. Czyli cała plejada wielkiego Yo. Nie tylko. Nie tylko, rzeczywiście, bo był jeszcze Ostry i byli chłopaki WSZ i CNK. Dokładnie. No właśnie, także no, to były fajne czasy. Jak wam się udało zabrać tą czołówkę polskiego rapu wtedy? DJ Ostasz, słuchaj, zadziałał. Ja, pamiętasz? Pamiętam. Pamiętasz, no co się działo. A w ogóle ciekawostką było to, że odkrył nas Sokół w ogóle podobno w jakimś klubie tam. Naprawdę? Trasa chyba gdzieś tam przy trasie tej Łazienkowskiej, był taki klub jazzowy. Akurat i on leciał. Się gdzieś pojawił, ale jako że DJ Ostasz wystawał za Wingla, to zachachmęcił. I Ostasz umiał tak zachmęcić, to no prawda. Właśnie. Tak, ale to się tak zaczęło, że Ostasz do was podszedł po jakimś koncercie i zaproponował wam współpracę? Coś takiego było rzeczywiście, no i wiesz, przedstawił nam Cyrograf, no. który rychło podpisaliśmy i po prostu to się przerodziło w fantastyczną współpracę, świetną gdzie przygodę. Właśnie pojawiliście się wszyscy wy i po prostu naprawdę to wszystko miało ręce i nogi, nie? No właśnie, bo stworzyliśmy mówiąc, historię. No jakby nie było, stworzyliście historię, stworzyliście też podwale polskiego R&B, jeżeli tak to mogę nazwać, nie wiem, czy to nie jest brzydka nazwa, podwale. Dobrze, nie podhale, ale podwale takiego polskiego R&B, bo do tej pory, no były próby, tak, ale ludziom się to nie udało. Wy byliście pierwszym zespołem, którym się to udało tak na taką skalę naprawdę szeroką i te melodie przede wszystkim były bardzo wpadające w ucho, ale nie były komercyjne, bo wtedy, wtedy to było ważne, że to nie jest komercja, tak? No tak, nieważne, no tak, że wydaliście spłytę, zasprzedaliście jej sporo. Też, tak, tak, no, ale ogólnie pod względem muzyki, którą prezentowaliście, i to chyba najbardziej mnie urzekło i to też pamiętam dokładnie, jak byłem pierwszy raz w studio u was, gdzie to wszystko się działo i była ta niesamowita chemia w ogóle i ta zwrotka, którą nagrywałem, no nie pamiętam samego momentu, ale pamiętam ten dzień. Pamiętam, że jadłem wtedy jakiś gulasz wegetariański. Rodzice dziewczyn zaserwowali i też tak byłem jest zdziwiony dosyć mocno. Tak, jak jest to mięsa, nie jedzą? No. To w ogóle takie czasy były, że mięso było podstawą tak naprawdę jedzenia. No. Ale czy przed tą propozycją Ostasza, chciałem też pogadać o tych początkach, oczywiście przejdziemy do płyty, ale czy wy nagrywając już, no bo graliście koncerty, to znaczy mieliście materiał jakiś, tak? Czy w ogóle nagrywając to mieliście jakiś plan, wiedzieliście, że to zahaczy, że to jest muzyka, że polska publiczność jest dojrzała do tego, czy robiliście to i nie byliście tego pewni? W ogóle nie byliśmy świadomi, tak naprawdę się nie zastanawialiśmy nad tym, po prostu robiliśmy to, co nam grało, wiesz, w sercach, można powiedzieć. To była nasza pierwsza produkcja. Wcześniej właściwie mieliśmy jakieś takie drobne próby nagrywania czegoś, ale głównie zajmowaliśmy się graniem na instrumentach, nie? Graliśmy po klubach wszystkich, jakby akompaniowaliśmy różnym muzykom i jakby wokół tego się obracaliśmy. Natomiast w związku z tym, że mój wspólnik wieloletni Marek jest geekiem komputerowym, no po prostu kupił jakiś komputer za 200 zł, wiesz, gitarę za 150, kostkę do gitary sobie wyciąłem z zeszytu plastikowego, wiesz, i nagraliśmy po prostu pierwszą płytę. Trwało to z półtora roku. W piwnicy u sióstr wykleiliśmy sobie wszystko, wiesz, tymi wydmuszkami jajkami. Jajek, tak, jajkami i poszło, nie? No wtedy takie warunki było. Ostatnio IGS z Katowic wrzucił zdjęcie z Katowic, jego studia, gdzie właśnie też stała ściana w jajkach. No i komu pokazuje, mówi, o, ściana w jajkach. Mówię, no wtedy były takie czasy, że tego profesjonalnego wyciszenia, no na pewno było, ale na pewno sporo też kosztowało. Nie dla naszych skromnych kieszonek, wiesz, pustych kieszeni. Płytkich, jeszcze tak jest, bardzo płytkich kieszonek. No dobrze, ale obydwaj z Markiem byliście, jesteście po szkołach muzycznych, więc ta muzyka grała wam od dzieciaka. Siostry siostrami, cały zespół, który stworzyliście, czyli Przemek Maciołek, świętej pamięci, przekochany człowiek i świetny gitarzysta. Czy Ułan, kto tam jeszcze był?
ominąłem kogoś w tym pierwszym składzie? Nas było czwórka, dwie dziewczyny Przemyku, właściwie. I czasami Marek. Dochodzili chłopaki na dęciaki. Typu... Na dęciaki, tak, no tak, oczywiście, tak. Że tak. A jak coś stało, że wy się połączyliście się, no bo wtedy no, internet już hulał, tak, więc, więc dało to się. To były początki. Rzeczywiście wszyscy muzycy się zwąchiwali w klubach muzycznych i był klub muzyczny na Chmielnej, nazywał się Muza i tam codziennie grał inny skład, w którego to składzie byli muzycy, których dzisiaj możemy obserwować, którzy dzisiaj grają ze wszystkimi gwiazdami. Okay. I po prostu dziewczyny grały w środę, w czwartki, my tam przychodziliśmy, weszliśmy im pewnego razu na scenę, zagraliśmy z nimi, no i wiesz, zaczęliśmy się właśnie obwąchiwać muzycznie, no i potem okazało się, że jesteśmy w tej samej szkole na Bednarskiej, na jazzie i po prostu zaczęliśmy zapraszać je do nas, do kanciapy, żeby coś po prostu ponagrywać. A z chłopakami znaliśmy się z branży, po prostu branża muzyczna nie była aż tak pojemna. Jeżeli ktoś naprawdę jakiś poziom prezentował, to ale bardzo wy już łatwo wtedy był dostrzegany. W branży? No, wtedy to, no właściwie tak. Ja już od czasów warsztatów w Puławach, na które jeździłem, to są takie, wiesz, warsztaty, na których się spotykają wszyscy muzycy, to jakby przez 4 lata przed jeszcze Seastars jeździłem jako mikroskopijny młokos, proszę ciebie, i grałem na basówce, wiesz, i tych jazzmenów, wszystkich muzyków jakby obczajałem, kto jest dobry, albo kto mi pasuje po prostu, nie? No i później jak się spotkaliśmy wszyscy w Warszawie, bo Warszawa jednak jest, była centrum i jest nadal, wiesz, tu się wszyscy spotykają, to było wiadomo, z kim się chce grać, nie? Mm-hmm. No były jeszcze takie dżemy w Mono, pamiętam, na Mazowieckiej. Otóż to później. było później. To było później, tak, tak, bo i ja wtedy też parę razy się wbijałem na Majka i to było fajne. Wtedy chyba też wasz perkusista z Wonky One. Tak jest. Czyli... Mega Motyl Piotrek. Szałowy Piotrek. Szałowy Piotrek, tak, dokładnie jest. Tak. No to wtedy go zapamiętałem. A.k.a. Szałowy Pasterz, bo tu jest pierwszy numer Szałowy Pasterz. Okej. Okay. No właśnie, więc to te początki w ogóle były świetne, bo wtedy ta muzyka gdzieś tam, pomimo że no, wiadomo, że co się działo wtedy na rynku, no duży zalew polskiego rocka, tak. Popu, który nie był zbyt dobry, Natalia Kukulska, która próbowała swoich sił również gdzieś tam, żeby to przemycić tą Amerykę, tak ale jest. Nie do końca to wszystko, no wtedy... No, bardziej popowa była rzeczywiście, nie? Myśmy bardziej już rootsowi, nie? Tak, dokładnie tak, ale wtedy Natalia mówi, nie, no to wiocha, no tak podrabiać, a z drugiej strony, jak was usłyszałem, czułem to brzmienie amerykańskie, ten jazz, czułem ten funk, czułem to R&B, ale tu nie słyszałem żadnych stereokopii, tylko czułem po prostu was, no i to chyba było najfajniejsze w tym wszystkim. A powiedz mi, Bartuś, skąd bas się wziął w twoim życiu? Czy to od samego początku ten bas cię kręcił, brzmienie? Wiesz co, bardzo często jest tak, że ludzie, którzy zaczynają w ogóle przygodę z graniem, albo trafiają na konkretną grupę instrumentów. Rodzice, wiesz, do szkoły wysyłają dzieci na różne instrumenty. Albo wysyłają ich na piano, albo na coś związanego z perkusją, albo na gitary. Czyli rytmicznie. Ja nie trafiłem na gitarę, bo nie było nauczyciela. Wyjechał za pracą na Dziki Zachód. I po prostu była wolna klasa wiolonczeli, która ma 4 struny, jak basówka podobnie, tylko w innym stroju jest zupełnie pewnie czymś innym, no tak. Ale jednak jest to ta sama rodzina instrumentów w sumie, szarpanych, wiesz, gdzie musisz przyciskać te struny. I po prostu, kiedy już trafiłem na wiolonczelę do średniej szkoły, po 6 latach nauki takiej, wiesz, to spotkałem tam mojego kolegę z zespołu, Marka Piotrowskiego, z którym do dzisiaj w ogóle tworzę wszystko właściwie. I on jeździł na warsztaty jazzowe, na piano, namówił mnie do kupna basówki właśnie. Okay. Że kup basówkę, zrobimy zespół. W ogóle to była abstrakcyjna sytuacja, bo koleś miał, słuchaj, obcięte włosy po prostu na garnek, miał okulary z dękami wielkości, wiesz, słoików od musztardy. Nikt się z nim nie chciał kumplować, a ja, wiesz, jak piesek z ogonkiem, biegałem za ten po korytarzu, zobaczyłem, że nie chce się z nim zakolegować, to ja się z nim zakoleguję. Okay. I po prostu, dobry wybór. I tak się stało. No. No. I się kolegujemy już 20 parę lat. No, no właśnie, to też świetne jest, że przez tyle lat, gdzie wiadomo, te drogi się rozchodzą i zespołem Seastars to wam się rozeszło, wy zostaliście tak naprawdę trzon zespołu Seastars i dalej razem pracujecie, no i to jest chyba fajne. U nas totalna prapremiera. Tak jest, ekskluzji. Prosto od krowy. No, wydojone tą ręką właśnie. No właśnie, challenge wam się chyba udał. Udał się, ludzie łyknęli naprawdę, dostałem mega dużo filmików szałowych totalnie, także no, tak szałowy jak Piotrek? Tak, a nawet i bardziej. No właśnie. Wejść na mój Instagram, wszystko tam jest, słuchaj. Skąd pomysł, w sensie, no nie chcecie tutaj wypytywać o to, jak powstał numer i tak dalej, ale... A ja ci powiem, jak powstał. Kawałek jest dosyć
prosty w swojej tak. konstrukcji, co jest akurat moim tak. zdaniem bardzo fajne, ale też zastanawiałem się, czy ludzie nie powiedzą, że zbyt na przykład proste. Okej. Okay. No słuchaj, ludzie mówią bardzo różne rzeczy. I tak, rzeczywiście. Natomiast ten numer powstał bardzo szybko w ogóle. Słuchaj, trzymałem dziecko na lewej ręce, trzymałem drugie dziecko na prawej ręce, w ustach trzymałem długopis i po prostu, wiesz, 30 pisałeś. Minut napisałem piosenkę, a jako, że jeszcze trzecią ręką merdałem w kaszy, wiesz, owsianej. Pokaż. Merdałem, proszę cię, w kaszy, to przyszedł mi do głowy ten pomysł właśnie kręcenia ręką, okay. nie? Że każdy coś robi w swoim życiu, coś budującego, coś fajnego, no tak. wiesz, kręci ręką, nie? I wiesz, potem pomysł właśnie na to, że każdy może zakręcić ręką, wiesz, policjant kręci lizakiem, pies kręci ogonem i tak no dalej, tak, nie? No tak, prosta tak, rzecz, tak, zabawowa tak. z tych, te, wiesz, piosenka. No i też ludzie, tak jak mówisz, łyknęli, bo widziałem i całe klasy tak i dzieciaki. Dzieciarnia w ogóle najlepiej łyka to. No i to też chyba fajny, no nie mówię, że target akurat dla twojej muzyki, ale fajnie jest zrobić taki kawałek, który trafi jednak. No pewnie, czasami ja jest to przypadek, tak, no bo czasami tego nie zakładamy, a czasami się udaje, więc no to jest w ogóle świetne, ale dobrze. Wróćmy do koncepcji tak naprawdę, bo po Sistarsach, po Spoken Love, który jest moim ulubionym polskim zespołem i mam nadzieję, że coś jeszcze zrobicie, jakąś drugą część. Ja tutaj zawsze jak puszczam na antenie, to tyle miodu wylewam, że wszyscy się kleją wokoło. Ale naprawdę, no to jest jeden z moich ulubionych krążków, jeżeli chodzi o Polskę. To widzisz, zaraz mi powiedzą moi słuchacze, że no ale słodziu, ale cukrzu. Aha. No moi drodzy, ja muszę, znaczy nie muszę tego robić, ale ja po prostu potrzebuję takiego cukrzenia, bo jakby nie było, Bartek Królik jest taką postacią na polskiej scenie, która no moim zdaniem za późno wydała solową płytę, po pierwsze. Za długo czekałeś troszeczkę, ale z drugiej strony, no chyba na tyle czekałeś, że ludzie nie zapomnieli o Bartku Króliku jako wokaliście, a jako nawet jeżeli to się dowiedzą, wiesz, w swoim czasie. No właśnie, no to każdy, te pokolenia poza tym muzyczne się mega zmieniają, tak? Tak, i tak. Potrzeba młodych ludzi moim zdaniem jest, no niestety powiem ci szczerze, że jest zupełnie inna niż zapotrzebowanie na swoją płytę. Ale jednocześnie nie ma takiej muzyki na rynku. Ale nie ma takiej muzyki na rynku. Wiesz. Dokładnie tak. Bo Jarecki jest bardziej ziomalski, Mrozu jest bardziej retro-rockowy. Właściwie. Tak, tak. On też swoją drogę zmienił. Jest jeszcze i to, jak on się nazywa, Piotr Zioło, czy Piotr, nie Piotr Zioła. Miał taki funkowy kawałek, nie pamiętam, no z takim zacięciem James Brownowym troszeczkę. Myślę, że kojarzysz ten numer i pewnie znasz tego gościa osobiście. I to taka, ale to jednak słychać, że to jest polska muzyka. A u ciebie, pomimo, że śpiewasz po polsku, jak jej słucham, to nie słyszę, że to jest polska muzyka, tak? I chyba to jest, ale to w Sistarsach zawsze to było, że pomimo polskich wokali, to jednak tej Polski nie było czuć. No. Nie wiem, no czy to mega jest komplement, dziękuję bardzo. Specjalny zabieg, czy po prostu tak ci wychodzi? Wiesz co, jest taka technika, która się nazywa melodyka mowy, która polega na tym, że piszesz jakby tekst równocześnie z rytmem i z melodią, tworząc zbitki takie, wiesz, jak raperzy jakby bazują, wiesz, na fajnych zbitkach, nie? Jeżeli masz dobrze opanowaną tą rytmikę, która jest właśnie taka, wiesz, czarna, że tak powiem, no to łatwiej ci jest po prostu to ogarnąć sobie i że to brzmienie jest właśnie takie ala amerykańskie. No. Okej. Czy długo się zabierałeś do tego, żeby tą płytę solową w końcu nagrać? No bo zabierałem się 40 lat. 40 lat się zabierałeś. Wiesz, no ja zawsze chciałem po prostu to zrobić, nie? Tylko, wiesz co, no ze względów tak naprawdę ekonomicznych nie byłem w stanie tego zrobić. Musiałem z czegoś żyć, musiałem się utrzymywać i też odnajdywałem się, wiesz, w produkcji dla Łąki One, czy dla Chylińskiej, wiesz, po prostu ja lubię muzykę, w ogóle lubię wszystkie różne style, nie? I lubię to robić po prostu. Natomiast byłem zamknięty przez długi czas na pisanie tekstów, nie wiedziałem, o czym chcę pisać. I słuchaj, trafiłem do szpitala pewnego razu. Przez ostatnie 4 lata zresztą trafiam cały czas do szpitala z jakiegoś powodu dziwnego. I wydarzyło się w moim życiu parę innych jeszcze historii ciekawych, takich przełomowych wręcz. I po prostu one sprawiły, że nagle się otworzyłem na pisanie. I tak naprawdę postanowiłem, wiesz, przekierować ten potencjał, który zawsze miałem w sobie. Czyli taki, wiesz, nie kryzys wieku średniego, tylko urodzaj wieku średniego, można powiedzieć. Bardzo dobrze. Obrócić po prostu w coś konkretnego, czyli w ten album, nie? Napisałem po prostu piosenek 12, a w zanadrzu mam jeszcze 16, no więc i całe szczęście. Za chwilę będzie, wiesz, do kolejne odcinki. No. To dobrze. No właśnie, a czy to też nie było takie zamknięcie trochę przez zespół Sistars, przez to, że jakby nie było, grałeś, pomimo tego, że graliście pierwsze skrzypce z Markiem muzycznie, no to jednak graliście drugie skrzypce, no bo zawsze staliście się
gdzieś tam bardziej z tyłu. Dziewczyny były na froncie. Ale ty też miałeś próby rapowania i w My Music, który jest świetnym numerem. I pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć tego, co to był za numer. Możliwe, że to był rap do My Music, ale jak byliśmy u ciebie w Mrągowie i pamiętam, przyjechałeś do nas na camping, tak, to pamiętam, że coś żeśmy tam rapowali. Coś tam było rapowane. I wtedy powiedziałem, mówię, kurczę, ty rapujesz jak Mace. Że taki trochę ciaptacki styl, ale z drugiej strony bardzo fajny. Tak. I mówię, kurde, no też takiego rapera nie ma w Polsce. Myślałem, że pójdziesz za ciosem, ale myślałem, że po zakończeniu tego całego zamieszania z zespołem Sisters stwierdzisz, że to może ten moment, żeby zrobić solową. No, wiesz co, wtedy po prostu nie pisałem tekstów, nie? Miałem po prostu opór, nie? Żeby coś napisać, nie? Musiałem się tego nauczyć po prostu. Nie chciałem wydawać już byle czego, nie? Zresztą, no, wy byliście wtedy mistrzami słowa po prostu i wiesz, ja mogłem naprawdę, słuchając was, jakby wiedziałem, gdzie jest moje miejsce, że nie powinienem się po prostu wychylać wtedy, że nie było to na tyle jakby okej, nie? Okay. I po prostu trochę czasu mi to zajęło, ale dzisiaj po prostu uważam, że to jest w sam raz, no, że to jest takie, że już mogę to, wiesz, to, z tym wyjść po prostu. No właśnie, no tym bardziej, że etap zespołu Sisters jest zamknięty tak naprawdę całkowicie, bo szans żadnych chyba nie ma, żeby się połączyli. Tym bardziej, że już była próba i niestety nie udało. No wielka szkoda dla polskiej muzyki. Był jeszcze zespół Sofa, który bardzo podobnie grał. Tak. Też słyszałem ostatnio jakiś kawałek, nie wiem czy to nowy czy stary, ale zupełnie inaczej, jakieś rockowe granie takie. Mówię, no szkoda, właśnie, ale to też chyba dlatego, że okazało się tak naprawdę, że pomimo waszego mega sukcesu, to w dalszym ciągu media i w ogóle ludzie no nie byli gotowi na zespół Sisters. Nie, właśnie my byliśmy zdziwieni tym, że pomimo wielkiego sukcesu, tak jak mówisz, sprzedaliśmy tam 70 parę tysięcy płyt, to jest niedużo w stosunku do tego, ile wcześniej na przykład zespół sprzedał, nie wiem, tam jakiś Blue Cafe miał swoje na przykład, wiesz, taki mega wielki sukces ogólnopolski, ale komercyjny. Ale internetu nie było wtedy jeszcze tak bardzo. To prawda, więc internet zarażkował, no. Ja, wiesz co, czemu innemu się dziwię, że pomimo tego wielkiego sukcesu i tego, że ludzie naprawdę bansowali na tych koncertach, i ta fala hip-hopu i to, na czym my wypłynęliśmy, jakby zrobiło swoje, wydawało mi się, że ci ludzie jakby wychowają się trochę na tej muzyce i po prostu jak pojawi się coś takiego później, to będą tego słuchać, nie? Tymczasem nadal jest to wąskie grono odbiorców mimo wszystko. Ale cieszę się, że jest w ogóle, wiesz, i że są podobni ludzie do nas, wiesz, także... I też to czują gdzieś tam. No, myślę, że odnajdą tą płytę gdzieś tam, wiesz. Mm-hmm. Ale trochę tak samo jest w muzyce amerykańskiej, tak. Czy D'Angelo, czy Rafael Sadiq, no, czy zespół to jest nisza. Lucy Pearl. Kurczę, to są tak bardzo znani artyści, a z drugiej strony, nie ma aż tylu fanów, jak z kimś rozmawiasz. Niewiele osób wie, kim jest Rafael Sadiq na przykład, tak? Już nie mówiąc o jego w zespole Tony Tom, tak? To w ogóle jest jakaś abstrakcja. No. I to mnie zastanawia, że czy ludziom nie brakuje, czy ludzie nie potrzebują, czy się żywią tym, co po prostu jest w mediach tak naprawdę, no bo... No to jest kwestia wieloletniej edukacji tak naprawdę, bo braku edukacji muzycznej. Tego, że właśnie, wiesz, w szkołach edukacja muzyczna kończy się na graniu na flecie i, wiesz, i zgadywaniu dat, kiedy się urodził Fryderyk Chopin albo tam inny, wiesz, Mozart. Mm-hmm. No właśnie, ty ze szkoły coś wyniosłeś, jeżeli chodzi o oprócz techniki jakiejś tam... Nie, ze szkoły podstawowej, w której miałem pierwszy kontakt jakby z taką edukacją muzyczną, nic nie wyniosłem właściwie. Tylko właśnie te wspomnienia grania, wiesz, na jakichś tam cymbałkach, wiesz, czy tam czymś. No, popierdółki. A powinienem właśnie wtedy się nauczyć i mieć tego pana od muzyki albo tą panią od muzyki, która mi powie, na czym polega różnorodność muzyki, co jest fajne w danym stylu muzycznym, żeby móc dobrze dopasować sobie muzykę do swoich potrzeb, wiesz. Żeby nie musieć po prostu w jakimś tam chaosie, wiesz, wiesz, tkwić, nie? Mieć po prostu jakieś szersze horyzonty po prostu, nie? A w jakim wieku odkryłeś to, że to taka muzyka akurat? Wiesz, co rodzice mi podsyłali to, nie? Naprawdę? No, moi rodzice, po prostu moja mama była aktorką i jakby obracała się w kręgach jazzmenów, jakby wszystkich tych banitów, wiesz, muzycznych. No wiadomo. I po prostu dostawałem od niej właśnie ciekawe płyty, nie? Bajerami. I one mnie po prostu kształtowały i spowodowały, jakby zasiały ziarno, które później jakby, wiesz, zaprocentowało, nie? I wyrosło. Natomiast wiesz, no dzisiaj po prostu rzeczywiście, no znakomita większość nie słucha w ogóle muzyki w Polsce. Potem następna grupa słucha Disco Polo, olbrzymia, która jest odpowiednikiem jakby ich, wiesz,
ich odpowiednikiem po prostu, tak nie? Wiesz, ich odbiciem lustrzanym, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o gust, jeżeli chodzi o sposób myślenia i tak dalej, o wszystkie te, wiesz, socjologiczne historie. Mhm. Natomiast no, ludzi takich słuchających muzykę bardziej wyrafinowaną jest po prostu mniej, no bo to jest też kwestia związana no, i z edukacją, i też z finansami trochę, i z statusem życia i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie wiem, czy zauważyłeś, na pewno zauważyłeś, że ludzie nie słuchają płyt przede wszystkim, ludzie słuchają single, no, kawałków, się, które, no, które lecą w radiu. Kiedyś o płytę naprawdę się człowiek zabijał, żeby posłuchać całej płyty, jak słyszał singiel. No. Przynajmniej ja tak miałem, jeżeli chodzi o rapowe rzeczy i nie tylko. Natomiast to, no, to wszystko się stało takie miałkie. Nie wiem, czy słyszałeś też, zostały, nie wiem, czy powołane do życia, czy będą powołane dwie klasy o profilu disco polo. No, słyszałem, słyszałem. No, sukces tak, polskiej muzyki tak rozrywkowej. Zwyciężymy. Wreszcie. No właśnie, instrumentarium, które tutaj jest, cała warstwa muzyczna. Jak to wszystko powstawało? No, rozumiem, że ty byłeś pomysłodawcą, producentem, basistą na tym albumie, ale byli też muzycy, wokaliści, którzy ci pomogli, żeby ta płyta brzmiała tak, a nie inaczej. No bo sam byś tego tak pewnie nie zrobił. Wiesz co, no, wspiera mnie na tej płycie przede wszystkim Ola Udo. Która brzmi trochę, jak gadaliśmy, jak Natalia. Jak Natalia Przybysz. Ja byłem pewien, że to Natalia, ale oczywiście wielki szacun, bo to taki wokal jest, to jest niezła, no. Niesamowita sprawa. No, mega dziewczyna w ogóle, totalnie soulowa, która przeszła w życiu bardzo wiele i po prostu czuć w jej głosie ten soul prawdziwy, więc ona po prostu śpiewa właściwie w każdym numerze praktycznie. Oczywiście Marek Piotrowski, z którym robię wszystkie płyty, tak wiesz, odpowiada za wszystkie techniczne sprawy związane z płytą, natomiast założeniem moim było to, żeby zaprosić możliwie najwięcej muzyków różnych, ponieważ ostatnio jest wysyp, słuchaj, instagramowych mega muzyków, typu bębniarzy na przykład. Jest, słuchaj, taki bębniarz Wojtek Daręgowski, który jest w pierwszej dziesiątce na świecie bębniarzy na Instagramie, który w ogóle, wiesz, dostaje propozycję od Erosa Ramazzotti, żeby zagrać, albo od kogoś tam, myślę, wiesz, że Erosa zjadł też. No, słuchaj, to światowy ty. Ale jak to światowy Instagramowi, bo... W sensie, że na Instagramie po prostu, wiesz, grają na Instagrama, robią filmiki różne ze swoim graniem i, wiesz, ludzie na całym świecie ich obserwują i ten koleś ma 200 tysięcy, bębniarz, ma 200 tysięcy obserwujących, nie? I ma swoją szkołę na bębny i tak dalej. No i zaprosiłem go do numeru Raj, do pierwszego swojego singla i w niskim tonie zresztą też grał na bębnach właśnie. Grał Hubert Kostyra, słuchajcie, nasz gospelowy bębniarz numer jeden, który gra tam z Margaret i tam z różnymi innymi artystami komercyjnymi bardziej. Świetny też bębniarz technicznie, w ogóle jeździ, wiesz, na nam show z murzynami się spotyka, wiesz, w Stanach, wiesz, jeździ na lekcje, na dżemy i tak dalej, więc mega muzyk. No i słuchaj, w tym numerze tytułowym, czyli nie tytułowym, tylko tym, który otwiera płytę, stworzyłem, słuchaj, chór gospel złożony z tuzów polskiej wokalistyki, można powiedzieć. O. Oczywiście nie udało mi się wszystkich zaprosić, bo wiesz, jak to jest z muzykami. No mają koncerty, grania, nie każdy może, nie każdy też chce, wiesz, że to jest, ale no, udało mi się zaprosić naprawdę, wiesz, śpiewa Mrozu na przykład, śpiewa Thompson w tym chórze, śpiewa Kasia Dereń, Kasia Nowicka zresztą, Nowika. Jest Udo, jest moja żona, słuchaj, nawet. Naprawdę? No. Super, fajnie. Także wiesz, no, po rodzinie wszystko poszło. No tak, ale to słuchaj, to też fajnie, no bo... Wszyscy ci, którzy lubili to śpiewanie, wiesz, ten styl w ogóle, nie? Szkoda, że mnie nie zaprosiłeś, no. Koloraturę wokalną. Też lubię. Wszystko przed nami, mój drogi Nunciu. Też bym mógł zaśpiewać gdzieś tam bardzo cicho nawet. Ja byłem. Słuchaj, no druga płyta będzie bardziej właśnie już wręcz, no może nie rapowa stricte, ale będą różne takie Michałki, więc... Okej. Spotkamy się. Spotkamy się na pewno, zobaczysz. Dobrze, mam nadzieję. Wiesz, założeniem tej płyty było to, że chciałem po prostu cofnąć się rzeczywiście w czasie trochę, do czasów rozpadu tego naszego zespołu pierwszego, w którym ja najwięcej serca włożyłem i po prostu stąd to brzmienie, nie? Ja po prostu chciałem od tego brzmienia zacząć i potem ewoluować sobie w czasie, więc druga płyta będzie już nowocześniejsza i będę zmierzał już w rejony bardziej takie dzisiejsze, bym powiedział. Ale nie za bardzo, Bartek. Nie za bardzo w dzisiejsze, nie? Nie za bardzo. Autotune'a no, za słuchaj, dużo będę nie sobą, wykorzystuj. Będę sobą, także... Bądź sobą, oczywiście, że tak. No bo wiesz, no bo tak naprawdę ta muzyka, która jest teraz i nieraz to też mówiłem na antenie, to myślę, że twoją płytę, jak już będę znał bardzo dobrze, to po jednej nutce będę w stanie powiedzieć, że to jest Bartek Królik, tak? No. Natomiast w muzyce, która jest popularna, no to niestety większość nutek jest taka sama. Tak, jakby w tej muzyce nie ma muzyki. Tak, i wokalnych, to też mówiłem nieraz, że w tej muzyce nie ma duszy po prostu. Tak. I w niej chodzi o co innego, no chodzi po prostu o tekst i o content, jakby o to, wiesz, kto jaki jest, nie? No tak. Jak cwany jest, albo jak zajebisty jest, wiesz, dokładnie, co chodzi, nie? Dokładnie tak, no. Także słuchaj, za bardzo się nie utożsamiaj z tą
z tą muzyką popularną, rób swoje i myślę, że i tak nawet jak zrobisz nowocześnie, to będzie inaczej. Po twojemu, bo chyba o to chodzi. Słuchaj, a jak w ogóle sytuacja, powiedz mi, i twoje przygody z tymi komercyjnymi artystami, czyli najpierw Natalia Kukulska, potem Agnieszka Chylińska, no Wonky One, no nie można powiedzieć, że zespołem komercyjnym, nie. Jest zespołem bardzo oryginalnym, do którego też dołączyłeś w trakcie, tak? Jakoś tam, razem z Markiem. No więc zaczynając od Natalii Kukulskiej, Natalia Kukulska jest już artystką właściwie samowystarczalną, ona po prostu sama produkuje sobie płyty właściwie z mężem, współdziałają, więc... Z perkusistą też. Tak jest. Moja obecność jakby jest zbędna totalnie w tym układzie, oni po prostu sobie dają radę, wiedzą czego chcą i robią swoje. Tak. Natomiast jest. Z Agnieszką Chylińską pracuję niezmiennie już od 11 lat właściwie, to jest moja najdłuższa współpraca z takim artystą, wiesz, trzecim, że tak powiem. I po prostu myślę, że dalej będę z nią pracował, bo dobrze mi się z nią pracuje, ona też wie czego chce, ona jakby mi gwarantuje obecność w różnych miejscach, w których nie mógłbym być grając tylko z Wonky One na przykład, albo tylko ze sobą, więc jakby dzięki niej, dzięki temu układowi, że gram z Wonky One, z Agnieszką i sam ze sobą będę grał też swój projekt, będę jakby tą całą scenę opędzlowywał, wiesz co chodzi, będę na wszystkich festiwalach. To jest fany bardzo, tak wiesz, jest. Wszystko przemyślane. Słuchaj, Pace Entertainment Shalom zrobił swoje, wiesz. Shalom, dokładnie tak, bo czujesz się od najlepszych. Tak jest. Nie, ale właśnie to jest niesamowite, bo jak ja pierwszy raz usłyszałem, że ty masz pracować z Chylińską, mówię, mówię, no jak, przecież to kurde, to w ogóle nie pasuje do siebie, totalnie, tak? Wy totalnie do siebie nie pasujecie i byłem ciekaw tego efektu. Oczywiście efekt był totalnie inny niż się spodziewałem, bo nie wiedziałem, czy to będzie trochę z ONA, czy to będzie trochę z solowej Chylińskiej, czy to będzie trochę Bartka Królika i Marka, czyli trochę tych Sistarsów gdzieś tam. To w ogóle co innego. No i co innego. No. To rozumiem, że Agnieszka jako dyrektorka, kierowniczka. Na to mi pozwala jakby to, że mój zawód wyuczony, wiesz, muzyka, nie? Ja po prostu rozkminiam wszystkie style muzyczne, jestem w stanie się w nich swobodnie poruszać, bo znam jakby tą nomenklaturę, wiesz, wiem jak one są skonstruowane. No i teraz, wiesz, Agnieszka rzeczywiście była reżyserką tej przemiany swojej, dużej. Ona miała do wyboru albo robić cały czas to samo, nietoperzom odgryzać głowy, jak mówię, i po prostu, wiesz, i tak dalej, albo zrobić woltę, nie? I w tamtym momencie na rynku, żeby być w mainstreamie, żeby wyważyć jakieś drzwi i skończyć ze swoim wizerunkiem właśnie laski, wiesz, która tak jak mówiłem, odgryza głowy nietoperzom, musiała zrobić coś po prostu totalnie wywrotowego. I nagrała ten numer, nagraliśmy ten numer wspólnie, ten dance'owy numer, który po prostu podzielił środowisko, rozpoczął wielką dyskusję, a który z czasem tak naprawdę obronił się i po prostu stał się częścią jej historii. I dzisiaj wszyscy bounsują jednakowo do hardkorowych utworów, które gramy z czasów jeszcze ONA na koncertach i do tego numeru dance'owego totalnie, wiesz. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie utwory łączy jej charyzma, jej po prostu osobowość, nie? I wiesz, w muzyce pop w ogóle o to chodzi, nie? Najfajniejsze w muzyce pop jest to, że możesz sobie czerpać z każdego stylu, jednocześnie będąc sobą, czyli artystą po prostu popularnym, wiesz, który śpiewa muzykę uniwersalną i wiesz. Ja lubię pop w ogóle, wiesz, też dlatego. No to słuchaj, robił Michael Jackson, wiesz, to robili nasi ulubieni, wiesz. Czerpali, wiesz, z różnych stylów. No jest pop i pop, tak? No bo to też nie można wszystkiego do jednego wora wrzucić. Tak więc... Dzisiaj gram, wiesz, z Agnieszką Chylińską koncerty, gram z Wonky One też koncerty i rozpoczynam nową swoją przygodę. Myślę, że będę w stanie to pogodzić spokojnie, tak jak to robię już od wielu lat. No, cieszę się, że mogę to zrobić, dlatego że tak jak wspominaliśmy, no tej muzyki po prostu już nikt nie wykonuje praktycznie, nawet siostry tego nie wykonują. No tak, każda poszła w swoją stronę. No, także... Słuchaj, w Wonky One przybierasz się za królika, za zająca, tak? Tak jest. A jest jak, osobą, jak gra z Chylińską za Skawińskiego? Jak ona? Numer jak gracie? No, słuchaj. Ale porównują, na której jest Maciej Pomonka, gitarzysta, wygląda podobnie do Skawy, jak założy okulary, ma taką brodę, jest łysy, wiesz, jest taki, wiesz, tutaj taki wiesz, krępy przy sobie, wiesz, no są porównania takie, no. Ale do tańca rwie, nóżka sama tańczy. No mam nadzieję, że ludzie na koncertach będą tańczyć jednak. No, mam też taką nadzieję, słuchaj. I słuchaj, i nie ma tak dużo piosenek o miłości.
No nie mam miłości, nie mam miłości, jest troszeczkę też, no to jest tak, wiesz, no jest, jest to, co powinno być. Nad rzekę jest taka romantyczna, jest, oczywiście, tak, Zostaw go też jest taka trochę. Tak, nie? Dziewczyńska. No. No i oczywiście singiel, czyli Zapamiętaj Wszystko jest tak, świetny. Tak, tak, to są takie właśnie, proszę cię, romantiko numery, no. Jak to w muzyce R&B, no muszą być takie numery. I zresztą ja, słuchaj, chcę śpiewać o różnych rzeczach, kobiety są wielką częścią mojego życia. Mam, słuchaj, w domu 3 kobiety. No właśnie. Jak sobie radzisz? Prawda? No, powiem ci... Nie? Jest ciężko, wyrwałeś się. Jest ciężko, ale, lepiej nie mogłoby być. Tak, no właśnie. Strony, no. Nie? Też fajnie, że masz do kogo wracać, tak? Po tych swoich muzycznych wojażach, bo to jest chyba jednak ważne. No. A nie wszyscy są takimi szczęściarzami. Gdzieś tam wracają ci, do pustych domów, nie? Nie, rzeczywiście tak jest. I pisząc tą płytę, myślałem też o moich dziewczynach, którym chciałbym jakąś pamiątkę po sobie zostawić kiedyś, wiesz, co chodzi. No, jak trafiłem do szpitala ostatnio, to właściwie pożegnałem się z życiem, bo dostałem diagnozę mega hardkorową, że mam guza w mózgu, wiesz, i tak dalej, więc przez weekend właściwie się pożegnałem z życiem i wtedy pomyślałem sobie, że no jakąś formę pamiętnika powinienem po sobie zostawić, nie? I to jest najfajniejsza forma. No właśnie, no bo jednak co, także co jak nie... na tej piosence nie znajdziesz przekleństw, mój drogi. No nie Mumciu. Znajdę, nie, no bardzo dobrze, słuchaj, nie trzeba było cenzurować wszystko, czyli jest takie jedno małe tam, tak ale to takie malutkie, które przejdzie, Maciubcie, nawet przypuszczam, no. W ciągu dnia nawet by przeszło, tak jest. A w polskim radiu wiadomo, że ten język jest bardzo pilnowany. Dlaczego pan od muzyki? Czy chciałeś być panem od muzyki? Ja nim jestem po prostu, wiesz. Jesteś. Ja jeżdżę po Polsce i proszę ciebie, robię warsztaty muzyczne, jestem uczestnikiem warsztatów, spotykam się z ludźmi, z nimi rozmawiam, a poza tym, wiesz, moja idea od zawsze była taka, że chcę grać muzykę uniwersalną, taką, której może posłuchać każdy po prostu, ale ma w sobie jakiś, ma w sobie jakiś pierwiastek czegoś bardziej, czegoś więcej, coś edukacyjnego właśnie, czyli trochę jazziku, trochę jakiegoś koloru, wiesz, jakiejś nowoczesności czasami, albo wiesz, albo czegoś retro, wiesz, o co chodzi, no, moc edukacyjna, wiesz. No właśnie, muzyki. Ale to też fajnie, że jesteś takim panem od muzyki, który ma takie pojęcie i który właśnie przekazuje to, czego ty sam nie dostałeś, nie? Bo tak. To gdzieś tam w tych naszych czasach, no, lekcje muzyki były po prostu koszmarem, no. Ja bałem się pani, który uczył na tym flecie, po prostu olewaliśmy tego pana, no nie był wzorem. Więc widzisz, ja chcę po prostu pokazać, że muzyka jest kolorowa. Każdy numer na tej płycie jest naprawdę inny zupełnie, choć mają wspólne korzenie właśnie tego pana muzyki, który jest w tych piosenkach, to po pierwsze, czyli mój wokal, jakby ja tam jestem, po prostu zostawiłem tam siebie część, ale oprócz tego co te piosenki mają? Wspólne korzenie muzyczne, czarną muzykę właśnie, czyli trochę jest rytmem bluesa, jazzu, soulu i tak dalej, popu. Chcę pokazywać właśnie różne style muzyczne i będę jeszcze szerzej totalnie szedł z następnym albumem, który mam nadzieję, że uda mi się szybko nagrać. I robię to tak naprawdę już od 20 lat, bo pierwsza płyta Sisters też była taka, wiesz. Mm-hmm. Tam było 17 utworów skrajnie różnych od siebie, ale wszystko łączyły głosy dziewczyn, nasza produkcja, wiesz. Tak, i to po prostu było ciekawe, nie nudziło się. Generalnie, wiesz, są różne rodzaje tych płyt. Albo płyta koncepcyjna, większość artystów w Polsce robi płyty koncepcyjne, które bazują jakby na tych samych, są grane na tych samych instrumentach, są używane te same instrumenty w każdej piosence, nie? Żeby płyta brzmiała dość podobnie, żeby stanowiła na przykład dobre tło do, nie wiem, gotowania w kuchni, albo, no tak, wiesz, miała jakiś po prostu swój koncept, nie? Żeby jakiś jeden rodzaj flavoru, wiesz, przekazywać, nie? Prezentować. A ja właśnie się, ja nie lubię nudy, ja lubię po prostu, jak jest, wiesz, jak się, zresztą ta muzyka na koncertach będzie mega, bo każdy numer będzie, wiesz, będą fajerwerki po prostu, tak, wiesz, tak, będzie tak, mega różnorodnie. I dla ciebie, jako dla artysty wykonującego, to jest no, też fajne, no, tak? To jest podejście singlowe do płyty, czyli producenckie, tak jak na przykład Mark Ronson robi, albo Pharrell na przykład robi na swoich, wiesz, producenckich płytach. Nie? Że jakby tym jedynym spoiwem był jego głos, Pharrella na przykład, wiesz, nie? Plus no tak, jeszcze innych zaproszonych wokalistów, ale numery były totalnie różne od siebie, nie? No właśnie, bo pierwszy w ogóle kawałek, single, który wpuściłeś, Raj, no był jak dla mnie w ogóle świetny kawałek, no mega, mega, mega produkcja, ale taki mocno osadzony trochę w realiach tego, co leci w radio. Tak, to jest normalny zabieg radiowy też, wiesz, ja napisałem tę piosenkę z myślą również o radiu, bo jednak dzisiaj, wiesz,
jest internet, on jest bardzo pojemny, ale debiutant, który ma wystartować, wiesz, nie ma nazwiska swojej marki takiej, wiesz, wśród ludzi po prostu, no nie? Tak. To bez radia nie da rady, nie? Więc ja zrobiłem po prostu tą piosenkę też z myślą trochę o radiu. Tam słychać po prostu trochę Paula Newmana i całą tą część sceny w ogóle amerykańskiej, która czerpie z muzyki retro, trochę gospelu i tak dalej. Tych artystów w tym stylu grających jest multum w ogóle za granicą. Więc to był jakby celowy zabieg, taki trochę radiowy, ale jednocześnie jakby ten numer spełnia wszystkie, wiesz, pasuje do pozostałych utworów na płycie, mieści się w konwencji, wiesz, soulowej muzyki, tej rhythm and bluesa. Jest tam też element, słuchaj, polskości w postaci skrzypcowej zagrywki rodem z produkcji, proszę cię, Czesława Niemena albo Marka Grechuty nawet, wiesz, taki... Polskość tam jest, wiesz, więc naprawdę tam jest wszystko, co trzeba. Bo jak swego czasu spotkałem twoją byłą koleżankę i współpracowniczkę Paulinę Przybysz na koncercie Albo Inaczej, na którym się czasami przewijamy, no to zapytałem oczywiście, czy słyszała twój singiel. A mówi, no tak, ale nic specjalnego, to już było. Tak, powiedziała. Chociaż wiesz co, no bo tak naprawdę ten kawałek, jak usłyszysz, to masz wrażenie, że gdzieś go usłyszałeś. Tak. Ta kompozycja jest tak skonstruowana, a z drugiej strony, no nigdzie go nie słyszałeś. Słuchaj, to samo możesz powiedzieć o wszystkich utworach. Wiesz, o co chodzi? Ja mogę powiedzieć to o Quebo, mogę to powiedzieć o Taco, wiesz, o wszystkich, którzy posiłkują się autotunami albo cykaczami, tym trapem i tak dalej, że gdzieś to słyszałeś. Tak samo o takiej muzyce, o mrozu na przykład, o mrozie możesz tak powiedzieć, o każdym artyście, o mrozie, tak, możesz tak powiedzieć, ale możesz również powiedzieć, że na przykład i odwrotnie zupełnie, że nie, że to jest, no to już było, tylko właśnie, że to jest klasyczne, że to jest klasyka. To jest klasyczne, wiesz, no, co chodzi? To jest dobre, bo to jest klasyczne. Kwestia tylko, czy to jest dobrze wykonane, czy jest dobrze zrobione. I ja po prostu na tej płycie, słuchaj, ona nie jest super nowoczesna. Wiesz, to nie jest najnowocześniejsza muzyka na świecie, ale to jest muzyka czerpiąca z najlepszej klasyki po prostu i wykonana na najwyższym możliwym poziomie, jakim byłem w stanie to zrobić. W całości, to wiesz. W ogóle wiesz. Także można o tej samej piosence można się wypowiedzieć negatywnie, jak również pozytywnie. Kwestia intencji, wiesz, i tego, jak podchodzimy, wiesz. Załatwię wszystkich, którzy będą się wypowiadali negatywnie. Także wiesz. Masz moje słowo. Moi drodzy, na płycie Pan od muzyki. No właśnie, czyli to dopiero początek twojej solowej drogi. Tak. Ja liczę oczywiście... Miałem zapytać, czy są jakieś kawałki Sistarsów, które nie zostały opublikowane? To jest właśnie ten kawałek, słuchaj. Tak, ten kawałek naprawdę? Miał być na reaktywację Sistars, ale on był skomponowany w połowie właściwie, może w 3/4. Ja dopisałem do niego tą całą puentę, jakby nadzieja w muzyce jest życie i tak dalej. Nadałem mu taki tor główny, ale on właściwie w szufladzie by zginął. Ja sobie przypomniałem o nim i po prostu napisałem do dziewczyn, czy nie zgodziłyby się właśnie, żeby mi go udostępnić. I on po prostu otwiera tą płytę jako właśnie taka retrospekcja do momentu, kiedy ja zakończyłem swoją przygodę z muzyką mi bliską i od tej muzyki właśnie zaczynam, nie? I w ogóle na tej płycie, słuchaj, te wszystkie teksty, te jakby i treści w ogóle, i sposób pisania jest tak naprawdę odzwierciedleniem, jest robiony w taki sam sposób, jak robi się to w zagranicą po prostu, nie? Ja sobie poczytałem bardzo dużo tekstów zagranicznych różnych, o czym są te piosenki, jak są pisane, jakby nauczyłem się tych, znaczy rozkminiłem te techniki w ogóle pisania i po prostu postarałem się to odzwierciedlić właśnie, wiesz, jak najlepiej, żeby Polacy mogli też, wiesz, jakby po polsku posłuchać takiej muzyki, no wiesz. Tak. Robiliśmy to już w czasach Sistars i dzisiaj dokładnie to samo staram się przemycić, wiesz. No właśnie, no inspiracje, moi drodzy, inspiracje są ważne. Tak naprawdę inspirując się polską muzyką, oczywiście, no inspirując się twoją muzyką z zespołem Sistars, jak tak, niech tak będzie, no ale jest dużo zespołów, które inspirują się z jeszcze gorszymi zespołami i to wychodzi praktycznie taka papka, która leci wszędzie, no jest akceptowalna przez większość społeczeństwa, więc ja mam nadzieję, że twoją płytę też zaakceptuje większość społeczeństwa i że na koncertach będą tłumy. Na razie właśnie powiedz, czy jakieś koncerty już masz zorganizowane w najbliższym czasie? Będę grał najpierw w festiwale różne i showcase'y tak zwane. Czyli miejsca. W lato już, tak? Tak, już latem, właściwie wiosną zaczynamy. I również pojedyncze koncerty w miastach po prostu różnych. Natomiast trasę zamierzamy rozpocząć jakoś na jesień, wrzesień, październik. I wtedy zagram w największych miastach pewnie z jakieś 10 koncertów, coś takiego. Taki, wiesz,
dobry początek. A w Warszawie jakiś koncert? Będzie na pewno. Będzie dobrze, na pewno. No to ja liczę na to, bo na listy party nie zostałem zaproszony, ale bym i tak nie przedbyłbym w Białce na nartach. No właśnie, więc znaczy na desce. To był zły czas tak naprawdę, bo wszyscy wyjechali na ferie, nie? Dokładnie. No ale musieliśmy to zrobić. Ale to na przed koncert premierą. W pierwszym rzędzie będę stał już od godziny na zewnątrz. Do rana będę stał na zewnątrz. Dobra, dziękuję ci Bartku bardzo serdecznie. Na koniec jaki kawałek chcesz? Może być Chodź na przykład. To Chodź, na koniec siódemeczka. Żegnamy się niestety, już bardzo przyjemnie się jak zawsze gadało. Mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnej płycie. Jak będzie bardziej rapowa, to tym bardziej będzie mega pretekst, żeby cię zaprosić, żebyś przyszedł. No i co, Bartku, zdrowia i dużego sukcesu z tym albumem. No ja trzymam kciuki, na pewno tam, gdzie będę mógł, będę promował i robił wszystko, żeby ta muzyka po prostu rozprzestrzeniała się, tak jak koronawirus, nie do końca to chciałem powiedzieć. Ręka wirus. Dokładnie tak, niech tak się stanie zatem. Więc dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę i do zobaczenia. Dzięki. Mam nadzieję.